Cześć, pora na kolejną porcję przygód z gry Mroczne Legendy 2 Czarny Łabędź. Udało się nam ostatnio odnaleźć zagubionego małego księcia, ale niestety znowu został porwany przez Czarnego Łabędzia. Dobrze, ruszamy dalej zatem z fabułą. Zatem zgodnie z mapą chodźmy do wnętrza chaty. Zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Co mamy w ekwipunku? Symbol Czarnego Łabędzia. Czerwoną rybę, złote pióro, robocze rękawice i koszulki z pokrzyw. Co możemy tutaj zrobić? Tak, tu mamy coś zepsutego. O, tu był kolejny fragment herbu. Czy czerwoną rybę możemy tutaj usmażyć? Możemy. Mamy podpieczoną rybę. Z tym coś możemy jeszcze zrobić? Raczej nie. Dobrze, chodźmy jeszcze na poddasze. Zobaczmy tutaj. No właśnie. Symbol czarnego łabędzie będzie pasował do tej skrzyni. Ale mamy tylko jeden jak na razie. Co tu jeszcze jest? Czy jakieś symbole herbu tutaj są jeszcze poukrywane? W tych liściach? Nie wiem. Co tu jeszcze jest do zrobienia? Spójrzmy na mapę. Mapa nam mówi, że musimy udać się na most. Mamy trolla, zgodnie z tabliczką. Uwaga, troll. Ryby brak, idźcie w spak. No cóż, tutaj cały czas prowadzą nas ślady czarnych piór łabędzia. Dobrze, dajmy temu trollowi podpieczoną rybę. Okej, będziemy mogli się tam udać. Dobrze, ale tu widzę kolejny hidden object. Spójrzmy zatem. Tak, czerwone pióro. Będziemy musieli jakoś spreparować tutaj. Kość udowa, sztandar, rękojeść, wędka, łyżka, smok, hełm, dłoń, lina, koło oraz koń. Jest kość udowa. Jest smok, jest koło. Jest koń. Tak, tutaj jest czerwona farba. Jest hełm, dłoń jest tutaj, jest wędka, jest łyżka, jest sztandar, jeszcze gdzieś rękojeść, tu musi być lina, gdzież jest rękojeść i pióro. Jest rękojeść i jest pióro, umoczmy je w czerwonej farbie i mamy czerwone pióro. I co zyskujemy? Zyskujemy linę. Zobaczmy na ten most. Za daleko by skakać. Użyjmy liny w takim razie. Chodzenie po linie nigdy nie było moją mocną stroną. Cóż moglibyśmy tutaj zrobić? Czy możemy to jakoś obejść? Nie mam pojęcia. Spójrzmy na mapę. Według mapy wracamy do chaty przy wodospadzie. Tutaj mamy tylko tą książkę. Tutaj została nasza wydra. Czy coś z tym jeszcze możemy zrobić? Spróbujmy liną związać te kłody. Okej. I mamy most linowy. Dobrze. No to spróbujmy tutaj umieścić ten most. Okej, i idziemy w stronę leśnej drogi. Mamy jakiegoś duszka leśnego. Jest duszek leśny. Kolczasne ptączcza to pokłosie klątwy. Czy ten stworek daje im radę?
Coś musimy najpierw dla niego zrobić. Tylko co? Zobaczmy najpierw tutaj. Jest kolejny fragment herbu. 20? Nie, 19. Tutaj coś mamy. Cuchnie strasznie. Mam nadzieję, że się nie zapaskudzę. Możemy zerwać? Nie. Nie możemy. Ale tu mamy kapliczkę. Umieśćmy złote pióro w kałamarzu. Poison. Few people on this earth possess the knowledge to make. Czyli kolejna część historii króla Łabędzia. Jego małżonka została otruta. Co było w tej kapliczce? Żeton pawia. Okej, czyli już wiemy, gdzie go wykorzystamy. Trobo wiedzie do mrocznego ogrodu. Tak, wszędzie leżą czarne pióra. Zobaczmy jeszcze tutaj. Pociski kusznicze. Królestwo Łabędzia walczyło dzielnie z klątwą. Rękawicami możemy ją zabrać? Nie. Nie możemy. Cóż możemy tutaj wykonać? Zobaczmy na mapę. Coś tu jest do wykonania. Tylko co? Może tutaj użyjmy rękawic? No właśnie. Umieść ukryte przedmioty w odpowiednich miejscach, by uzupełnić obrazek. Dobrze. Tutaj mamy jakiś fragment. Jest fajka. Tutaj jest jakaś buteleczka. Dobrze. Co jeszcze? Jest kwiatek. Gdzie on ma być? Tutaj? Nie. No, chcę go zostawić. Obrazek jest niekompletny. To będzie nam pasowało tutaj. Gdzie ten liść ma być? Tutaj? Zgadza się. O, tutaj jeszcze coś było ukrytego. A, teraz będziemy mogli tutaj umieścić ten kwiatek. Świetnie. Tutaj jest kolejny fragment. Coś tu jeszcze musi być gdzieś poukrywane. Tutaj się nam coś świeciło. To wszystko. To wszystko. Cóż mamy w skrytce? Zwalczaj ogień ogniem, lub raczej smród smrodem. Czyli te śmierdzące rośliny musimy tutaj za pomocą tej odymiarki użyć na tym ślimaku, który był tam wcześniej. Czyli już sposób znamy i mamy tutaj uchwyt miechu. No dobrze. Czyli będziemy musieli naprawić ten miech. To chodźmy do chatki. Mamy uchwyt miechu. Zamocujmy go. Nie? Tutaj jest. Zgadza się. Ale tutaj nam wciąż czegoś brakuje. Tu mocuje się jakiś pojemnik. Dobrze, chodźmy na górę na poddasze i tu umieśćmy żeton pawia. Paw i łabędź. I tu mamy jakąś kulę. Zbiornik do miechu. Co jeszcze tutaj jest? Jakieś dokumenty. Próbowałem przekonać rodzeństwo, że czarodziejka może nam pomóc. Nie słuchali. Uparli się, że wszystko to zaczęło się przez magię. Wybuchła kłótnia. Strąciliśmy lampą i rozpętał się pożar. Nasze koszulki rozpadły się od gorąca. Pożar? Wtedy Orli Król uratował Łabędzią Królową. Tu jeszcze jakieś dokumenty. Klątwa o mocy zdolnej pochłonąć królestwo musi mieć zawór bezpieczeństwa. Warunek, który ją rozprasza i który wypowiedziany musi być na głos, gdy rzucana jest klątwa. Czy Czarny Łabędź starał się rozpracować klątwę? Dobrze.
Czyli to jest tylko to. Nic więcej. OK. No i mamy jeszcze Hidden Object. Znajdź i użyj. Kolejna część tej łamigłówki. Dobrze. Mucha, kamienne piórko, pająk i kamienne piórko. Dwa kamienne piórka, pająk i mucha. Gdzież one mogą być? Tu kamienne piórko widzę. Gdzież są te elementy? O, tutaj było kamienne piórko. Możemy je umieścić tutaj, zgadza się. Mamy muchę i mamy pająka. No to mucha na swoje miejsce. A gdzie pająk w takim razie? Pająk tutaj. Mamy drugie kamienne piórko. To niech powędruje na miejsce. Mamy herb i mamy biedronkę. Biedronka tutaj. Herb pewnie musi pasować tutaj. I mamy fragment miechu, dysza miechu. Okej. Jeszcze się porozglądam za fragmentami herbu. Tu nic więcej nie było. Chyba już tutaj nic nie ma. Nie chciałem. Dobrze, to wracamy. Dysza miechu. Trzeba ją umieścić tutaj z przodu i mamy jeszcze zbiornik. Dobrze, zabieramy miech. Mamy pusty miech. To trzeba zebrać troszkę tych roślin. Sporo miejsc. Dobrze, wracamy się do rozbitej łodzi. Tutaj przecież już to oglądaliśmy. Dokładnie. Gdzież była ta trująca roślina? Tutaj. Dobrze, zbierzmy trochę smrodu. Miech pełny w 1/4. Dobrze. To idziemy do kolejnych roślin. Leśny wąwóz. Tutaj jest kolejna roślina. Zbierzmy trochę smrodu. Miech pełny w połowie. Do zgliszcz, do mostwa. Tutaj jest kolejna roślina. Okej. Okay. Dosyć fajne to jest. Nie tutaj, tylko na mapę chciałem. I na leśną drogę. I tutaj jest ostatnia roślina. Mamy pełny miech. Dobrze, i musimy tego ślimaka teraz przepłoszyć. Ślimak był tutaj. Użyjmy na nim tego smrodu. Fuj, schował się. A my tu zebraliśmy coś. Pyłek wróżek. Dobrze, ale my pyłek wróżek mamy zebrany, no to zbieraj duszku, pyłek. I cóż od ciebie dostajemy? No okej. Okej, duszek ma fajny głos. Wdzięczne za uratowanie drzewogrodu, duszki lasu postanowiły ci pomóc. No okej, czyli teraz towarzyszą nam duszki lasu. Dobrze, spójrzmy na mapę, gdzie możemy pójść. Na leśną drogę i do piwnicy. Spójrzmy do piwnicy najpierw. Tak, on już nie żyje, niestety. Figurka księżniczki. No właśnie. Przejdź przez las, odwiedzając wszystkie pola. Aha. Dobrze, postaramy się. Nie można dwa razy przejść przez to samo pole. Spróbujmy tutaj. Dołem. Tędy. Nie. Niestety nie. Dobrze. Jeszcze raz zaczniemy sobie.
razie. Tu musimy dojść do końca, czyli to nic z tego. Okej, spróbujmy tędy. Nie do końca tak. Tu się już nie możemy wrócić. No właśnie. Też nie tak. To nie jest dobra droga. Spróbujmy tędy. Tędy się nie przedostaniemy dalej. No właśnie. Gdyby tędy najpierw pójść. Będzie trzeba tędy. W ten sposób. Spróbujmy tak. Tędy. To nie. O właśnie, może tak. Tędy. Tutaj. Tutaj. I chyba teraz się nam udało. Zgadza się. I co my tutaj mamy? Jest klucz. Klucz do mrocznego grodu i kolejna koszulka z pokrzyw. W porządku. Tutaj z tym drzewem genealogicznym już nic nie zrobimy. Gdzie możemy się teraz udać? Na leśną drogę. Jest duszek. Czy duszek sobie poradzi z tymi pnączami? Zobaczmy. Poradził sobie. Umożliwił nam przejście. Dobrze. To w takim razie będziemy musieli się udać tą drogą. Czy tutaj jeszcze nie ma jakichś ukrytych ponownie fragmentów herbu? Wśród tych pnączy mogą być dobrze poukrywane. Dobrze, to idziemy do bramy zamkowej. Okej. Mamy mroczną bramę. Tu jest fragment herbu 20. To spójrzmy, świeci się nam hidden object. Znajdź przedmioty. To zbierajmy je. To już nie. Tutaj coś jest? Jednak nie. Jakiś łabędź. Gdzież są kolejne? Jest tutaj. I został nam ostatni chyba element, albo dwa ostatnie. Gdzieś dobrze ukryte. Tylko gdzie? Czy nie trzeba znowu czegoś przesunąć? To będzie raczej ostatni fragment. Nie mam pojęcia, gdzie może być. Podobne jest trochę do tego. Tutaj był ostatni fragment. I cóż my tutaj mamy? Mechanizm zamka. Okej, spójrzmy tutaj. Dynia napęczniała od magicznego soku, wolałabym nie dotykać.
A duszek może? Nie. Dobrze. Co tu jeszcze mamy do zobaczenia? Na pewno jest brama, ale to za chwilę. Spójrzmy tutaj na tego rycerza, na zbroję rycerza. Ma wolne miejsce na herb, na swojej tarczy. Raczej nic z tego. Dobrze, spójrzmy na tą bramę. Nie będzie łatwo otworzyć tą bramę. Mamy mechanizm zamka, to umieśćmy go tutaj. I mamy klucz do mrocznego ogrodu. Spróbujmy. Przesuń klucz do wyznaczonego miejsca. No to spróbujmy. Tym możemy tylko w górę. Jakby się tego pozbyć? W ten sposób. Tego nie możemy ruszyć tutaj za bardzo. Jak to mamy zrobić? Tym w dół nie możemy. No, nie będzie to takie proste, jakby się wydawało. Jak tego się pozbędziemy? Tym możemy tylko w tą stronę. Tego się już pozbyliśmy. Tym możemy tylko w górę. To nam wciąż blokuje. Jakby to zrobić? Te dwa kawałki tutaj są najbardziej przeszkadzające. Dzisiaj ewidentnie nie jest mój dobry dzień do nagrywania. Jakoś siedzę już troszkę czasu nad tą zagadką i nie bardzo jakoś umiem sobie z nią poradzić. Także nie będę się dłużej męczyć i niestety też ją sobie pominę. Tak, pominiemy tą łamigłówkę. Jestem bardzo ciekawy, jak powinno wyglądać prawidłowe rozwiązanie. Dobrze, otwarły się nam wrota na górny dziedziniec zamku. Jeszcze się tylko rozejrzę, spojrzymy na mapę. Tak, jest kolejna zupełnie nowa mapa. No to co? Chyba pora wejść do środka na górny dziedziniec. You tricked me, you witch! You'll never lay another finger on my nephew! We'll see about that. You won't be needing this anymore. The apple didn't fall far from the tree. It was the peacock lady all along. She is the sorceress. No cóż. To, czego niektórzy mogli domyślać się od samego początku, to właśnie matka króla, króla Orła, jest winna całej tej intrygi. Niestety. Tak to właśnie wygląda.
Dobrze, jesteśmy tutaj na górnym dziedzińcu. Tutaj mamy oczywiście znów elementy nowe do szukania, do odkrywania. Dobrze, ale to już zostawimy też na następny raz. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!